Cześć kochani! Ostatnio Wam obiecywałam, że zrobię porównanie zwykłych, klasycznych superstarów i superstarów slip-on i dzisiaj właśnie mam dla Was takie porównanie, więc jeżeli Was to interesuje, jeżeli jesteście na etapie wyboru któregoś z tych modeli i się wahacie, to mam nadzieję, że to będzie film dla Was i że informacje tutaj pomogą Wam w wyborze. A teraz nie przedłużając, zaczynam! To już wspominałam w poprzednich filmach o tym modelu, że Adidas Superstar powstały w 1969 roku i początkowo były to buty koszykarzy, w latach 80., 90. były to buty gwiazd rapu, były to buty Madonny, no i na jakiś czas potem zniknęły w pomroce dziejów, żeby wrócić w 2015 około roku, tak, że tak powiem, z wielkim przytupem, dosłownie. Tupiące buty, super, okej. Ale w każdym razie. I teraz tak, od tamtej pory pojawia się co roku po paręnaście czasem modeli, wersji różnego rodzaju. I tak, ja mam pierwsze Superstar slip-on, to są chyba z 2015 albo 2016 roku, nie jestem dokładnie pewna. I to jest właśnie ta wersja wsuwana slip-on. I te, które kupiłam stosunkowo niedawno, ale to też jest model, który się powiela po prostu w różnych wersjach. Od lat już. I teraz w takim razie zaczniemy po prostu porównanie. Pierwsza rzecz, która zwraca uwagę, jak bierzemy obie te pary do rąk, jedną i drugą, to to, że te są zdecydowanie cięższe, te są po prostu lżejsze, a to ze względu na materiały, z jakich one są wykonane, bo tutaj mamy w tych sliponach materiał. Były modele na początku, na przykład czarny chyba w 2015 roku, które wykonane były z neoprenu, natomiast ja mam wersję już ze zwykłego materiału tekstylnego, chyba właśnie z jesiennej kolekcji 2015 albo 16, już dokładnie nie pamiętam, z kiedy to było. I właśnie, w tej wersji slip-on to jest pierwsza różnica. W tej wersji slip-on mamy po prostu materiał tekstylny, w tej wersji takiej klasycznej, superstarowej mamy po prostu skórę. I właśnie, jeżeli chodzi o te materiały, o samą konstrukcję tych par, dwóch różnych par Adidasów Superstarów, to tutaj jak spojrzycie, tu mamy wersję właśnie z takimi gumowymi pasami, które w teorii mają trzymać stopę w bucie, natomiast te buty po prostu same z siebie przez tą materiałową konstrukcję, przez to, że one są przylegające, co od razu trzeba powiedzieć, one świetnie trzymają stopę wewnątrz buta i stopa się nie przesuwa, ale właśnie nosząc je z latami zauważyłam jedną sprawę. Na początku one były, i tak jak robiłam recenzję dla Was tych butów, one były dosyć przylegające, dosyć ciasne, ale z czasem ten materiał się właśnie wyrabia, troszeczkę się rozciąga, nie są za luźne, one w dalszym ciągu świetnie przylegają do stopy, ale po prostu jest więcej miejsca. Kolejną kwestią jest to, że to wejście tutaj, powiedzmy, na stopę jest dosyć wąskie, dlatego to jest model, który ja zawsze radzę przemierzyć, zanim się na niego zdecydujemy. Jeżeli chodzi o te buty, no to tutaj sprawa oczywiście jest prosta, bo szerokość buta w tej przedniej części, czy to wejście, wiadomo, możemy sobie po prostu wyregulować sznurowadłami. Taka jest różnica. Wydaje mi się, że ten model sliponowy, on nie do końca będzie dobry na większe, masywniejsze stopy z wyższym podbiciem, bo po prostu ta część może tutaj cisnąć, może się odpowiednio nie rozciągnąć. Także to są buty, które trzeba rzeczywiście dopasować do stopy. No a jeżeli chodzi właśnie o ten taki klasyczny model, no to tutaj rzeczywiście to można wszystko sobie tam do pewnego stopnia wyregulować. I jeżeli chodzi o ten klasyczny model, to tak jak powiedziałam, to już jest konstrukcja skórzana, to już jest konstrukcja sztywna, jeżeli na przykład chodzi o zapiętki, w przeciwieństwie do tego sliponowego modelu. Można to uznać za wadę, można to uznać za zaletę. Dla mnie to jest kwestia bez różnicy, bo zarówno te, jak i te, że tak powiem, pod tym względem nie sprawiają mi problemu. Co jeszcze zauważyłam? Ta wewnętrzna część w tych klasycznych, w tym modelu, który ja akurat mam, z metalicznym, tym takim petrolowym szelem, jest z jakiegoś sztucznego czegoś. Wydaje mi się, że to jest taka sztuczna skórka i moim zdaniem ta konstrukcja materiałowa jest po prostu lepsza. Po pierwsze, lepiej przepuszcza powietrze, po drugie jest bardziej podatna na naszą stopę, bardziej się rozciąga, bardziej się dopasowuje. No tutaj niestety może się pojawić problem obcierania na tym właśnie zapiętku. Co też zauważyłam, ta część zależy, jak macie wyprofilowane ścięgno Achillesa piętne z tyłu, może też obcierać i przy pierwszym moim założeniu rzeczywiście tak było, natomiast wystarczyło potem odgiąć to w ten sposób, no niestety tu się robi zagięcie, wiadomo. No i ten but się już wtedy lepiej dopasowywał i przestał mnie obcierać. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę zarówno jednej, jak i drugiej pary, ja je mam w rozmiarze 37,1 i tutaj stała rozmiarówka przy obydwu parach to jest 24 cm wkładki wewnętrznej, ale tutaj pojawiają się zasadnicze różnice, bo tak jak te buty właśnie przy 24 cm nie sprawiają mi żadnych problemów i nie sprawiały i noszę je tak jak były z tą wkładką wewnętrzną, która jest, bo ona zresztą nie jest wyciągana, to właśnie przy tym modelu już musiałam trochę pokombinować. Widzieliście open box właśnie tych butów i tam miałam już takie wahania, czy one czasem nie są za krótkie. I rzeczywiście zmierzyłam wkładkę zarówno w tych i wkładki są takie same, natomiast no tak jak mówię, tutaj stopa się trzyma, tutaj nic mi nigdzie nie dotyka, bo ten rozmiar dla mnie jest powiedzmy taki może trochę na styk, ale 38 zawsze jest na mnie za duży, więc nie mam za bardzo wyjścia, jeżeli chcę chodzić w tym modelu. I tutaj tak jakby nie mam z tym problemu, natomiast przy tych butach pojawia się problem na tyle, że ja musiałam po prostu tą oryginalną wkładkę wyciągnąć i zastąpić ją taką cieniutką, cieniuteńką, skórzaną wkładką, żeby właśnie ta stopa miała w tym bucie komfort, żeby miała wystarczająco dużo miejsca. Te buty też są cieńsze. O Jezu, uciekł, nie chcę nagrywać filmu. I ta różnica być może tego, jak stopa się czuje, jak stopa się mieści w tym bucie, wynika z tej grubości materiałów, bo przy tym cienkim materiale, tak jak mówię, nie ma żadnych problemów. Tutaj natomiast było mi po prostu ciasno i po założeniu tej cieniutkiej wkładki, wymienieniu właśnie tej oryginalnej na taką cieniutką nie ma problemu, bo po prostu zrobiło się miejsce, że tak powiem, na wysokość w tym bucie i jest teraz ok. Jeszcze na początku w tym bucie zauważyłam, że właśnie ta odległość wydawała się krótka. Moje palce były praktycznie tak trochę podgięte, jak zaczęłam chodzić, bo jak sobie tutaj przechodziłam po domu, to było ok. Ale przy takim normalnym, szybkim, w miarę tempie chodzenia stopa w tych butach się przesuwa i po prostu palce dotykały mi tego szela tutaj z przodu, a wiadomo, że to nic przyjemnego, bo ten szel jest po prostu metalowy. Ale ten problem zniknął właśnie po wyciągnięciu tej oryginalnej wkładki i zastąpieniu jej właśnie taką mikrocieniutką, która ma tam może powiedzmy 1,5 mm. I to generalnie nie wpływa na użytkowanie tych butów w żaden sposób, bo one same w sobie są dobrze amortyzujące. Przechodzę do kolejnej kwestii. Kolejna kwestia to jest grubość tych butów. Materiał cieniutki. Te buty to są takie, nie wiem, zbroja powiedzmy. To są ciężkie, masywne, grube, masywne buty i moim zdaniem, jeżeli chodzi na przykład o temperatury, to na lato dużo lepiej sprawdza się ten model, natomiast te bardziej są takie wiosenno-jesienne na chłodniejsze dni. W tych butach byłam w stanie przechodzić w 26 stopniach Celsjusza bez najmniejszych problemów i nic się nie działo, nie grzała mi się stopa. W tych, no przy 20-23 stopniach Celsjusza jest już po prostu gorąco. Także te buty są dużo cieplejsze, ta wersja klasyczna, ta wersja właśnie skórzana jest dużo cieplejsza. Teraz kwestia elastyczności, bo tutaj też jest duża różnica i ona wynika zarówno z samej podeszwy, jak i właśnie z tego, z czego ten but jest wykonany. Jeżeli chodzi o tą wersję sliponową, to wiadomo, że to jest materiał i on się będzie zginął razem z podeszwą. Podeszwa tutaj jest miękka, bezproblemowa, można ją zagiąć nawet w ten sposób. Natomiast no, ten model, no powiedzmy, że też coś tutaj się wygina, ale to nie jest do końca takie fajne, bo jeżeli ten but się mocniej zagnie, to ten szel trochę się wpija w palce, no i jak widzicie ta elastyczność tutaj nie jest taka duża. Co więcej, dla mnie dużo lepsze są te wersje slip-on właśnie z tego względu, że są z materiału. Jeżeli materiał się zagina, to z tymi butami się nic nie dzieje, bo on się zagina, odgina, nie powstają żadne zagięcia, zmarszczenia i tym podobne rzeczy. Natomiast przy tych wersjach skórzanych, no niestety takie zagięcia już powstają. Ja Wam pokazywałam, jak je usuwać, więc jeżeli macie na przykład stare superstary, które są już mocno pozaginane, to możecie skorzystać z tego sposobu. Ten film się Wam podlinkuje teraz tutaj. Ale tak, zdecydowanie dla mnie to jest minus ten typ konstrukcji, ten typ budowy, ta skóra. No ale z drugiej strony, no przy skórzanych butach nie da się też tego uniknąć. Także w tym momencie, w tej kategorii dla mnie jednak wygrywają slipony. Te, jako właśnie takie zaginające się i sztywniejsze, są troszeczkę na drugim miejscu. Ostatnio przez tą brzydką pogodę za oknem, bo cały czas leje praktycznie z niewielkimi przerwami, zauważyłam też jeszcze jedną kwestię i jeszcze jedną w sumie różnicę między tymi dwoma modelami. Ten model slip-on nie jest taki śliski. Niby tu jest guma i tu jest guma od spodu, ale właśnie zauważyłam, że zmoczone te buty, na przykład po deszczu, kiedy wejdę do domu na płytki, one są minimalnie śliskie, ale nie tak bardzo. Natomiast te są po prostu śliskie. Te buty się ślizgają na tyle, że ja na przykład idąc, nie wiem, jak jesteście z Krakowa, to wiecie, przejściem podziemnym przy Galerii Krakowskiej zauważyłam, tam jest taki, że tak powiem, spadek, że w tych butach szło mi się tak na granicy poślizgnięcia się właśnie na mokrym chodniku, także nie do końca pod tym względem są moim zdaniem dobre i na przykład nie sprawdzą się w taką pogodę tak do końca. Jak spojrzycie jeszcze na samą budowę tych dwóch różnych modeli, to można zauważyć, że te są takie masywniejsze, szersze w samej części tutaj śródstopia i palców i to rzeczywiście widać, jeżeli przyłożymy jednego buta do drugiego, postaram się Wam to pokazać, po prostu widać, że tutaj rzeczywiście ta podeszwa jest szersza od tych sliponowych. Także jeżeli wolicie na przykład sneakery w takiej wersji bardziej kobiecej, bardziej slim, no to stawiałabym też na ten model. Te natomiast są takim cięższym brzmieniem sneakerowym, może tak. Teraz kwestia, jak te buty się z czasem zachowują, jak one się rozbijają. Tutaj Wam wspomniałam oczywiście o tym, że na początku te materiałowe są ciasne, ale potem się rozluźniają. Natomiast te buty przy pierwszych założeniach są rzeczywiście sztywne. One są po prostu bardzo sztywne, wynika to z tej skóry, z tych materiałów, z ich grubości i tutaj już rozbijanie trwa troszeczkę dłużej, bo no tutaj to wystarczy powiedzmy 5 razy je założyć. Tutaj zdecydowanie mocniej trzeba się nad nimi napracować. No i może nas to też oczywiście kosztować jakieś uszkodzenia stopy, także polecam grubsze skarpetki na początek i ja właśnie takie urabiałam sobie na samym początku, że chodziłam w grubszej skarpetce, żeby one się odpowiednio tam rozbiły, dostosowały, rozmiękczyły itd. Teraz jeszcze kwestia praktyczna, jak te buty się czyści, jaka jest różnica. Więc tak, na początku te buty powiedzmy, że traktowałam, wiadomo jak są nowe, traktowałam tak bardzo delikatnie i można je czyścić, jeżeli chcecie traktować je delikatnie, po prostu zwykłą gumką taką biurową, byle nie kolorową, tylko po prostu jakąś białą czy przeźroczystą. Możecie czyścić sobie bez problemu tego szela, tą podeszwę, bo to jest tworzywo niby nie brudzące, ale jednak coś tam się na tym szelu czy na podeszwie osadza. Podobnie możecie czyścić tutaj te części wykonane z gumy, wykonane z materiału i przy niektórych wersjach, na przykład przy tej mojej z zamszu, ze skóry zamszowej. Przy okazji możecie zobaczyć, jak to się zmieniło. Ten zamsz tutaj był taki różowy wcześniej, teraz już jest przyszerzały, no bo to jest wiadomo zamsz, on się będzie brudził. Taka wada, szczerze mówiąc, ale nie zniechęca mnie to i tak do tego modelu. Właśnie, możecie je czyścić zwykłą gumką biurową z jakichś takich luźnych zabrudzeń, zakurzeń i tym podobnych rzeczy, ale powiem Wam tak, że ja w którymś momencie, jak te buty, już nie mogłam ich doczyścić taką metodą, a nie lubię stać ze szczoteczką i dziabać tutaj, po prostu wrzuciłam je razem z moimi białymi konwersami, razem z jeszcze jakimiś sneakerami takimi jasnymi do pralki. Wrzuciłam je do pralki i po prostu je wyprałam i są czyste teraz, więc nic im się nie stało, nie doznały żadnych uszkodzeń. Wynika to też może z tej konstrukcji dosyć masywnie tutaj zarówno zszytej, jak i sklejonej. No nic im nie jest, a co więcej one bardzo szybko wyschły, dużo szybciej na przykład niż te klasyczne, zwykłe, białe, niskie konwersy, one po prostu wyschły tak ad hoc. Natomiast jeżeli chodzi o ten model, to tutaj się zastanawiam, można by zaryzykować wrzucając taki but do pralki, natomiast te buty na pewno będą bardzo długo schły, bo są grube. Przez tą ich budowę, przez tą grubość. Nie do końca jestem też przekonana, co by się stało z tym szelem. Nie mam ich wystarczająco długo, żeby jeszcze obedrzeć, sprawdzić, czy się obdzierają na jakichś krawężnikach i tak dalej. Jeszcze mi się nie udało, co dziwne jak na mnie. Ale wydaje mi się, że można ewentualnie zaryzykować z jakimiś miękkimi rzeczami. I myślę, że też raczej by przeżyły takie pranie, no tylko właśnie kwestia suszenia, można by je wysuszyć, ale z drugiej strony też nie możemy takich butów postawić na słońcu, jeżeli mamy je w kolorze białym, bo po prostu nam pożółkną. Pamiętajcie o tym. Wszystkie białe rzeczy, białe buty, jak suszymy, to suszymy nawet jak jest bardzo gorąco w cieniu, żeby to nie żółkło. I tak, jeżeli chodzi o czyszczenie takie mniej, powiedzmy, inwazyjne, no to tutaj tak samo się sprawdzi gumka, sprawdzi się mokra jakaś ściereczka, szczoteczka i tak dalej. I do tego momentu ja w ten sposób się za nie brałam. I jeszcze jedna kwestia odnośnie czyszczenia. No właśnie, bo tutaj wkładka nie jest wyciągana w tym modelu slip-on, natomiast w tych klasycznych, które ja mam, wziąłam jakieś takie dziwne tak? W tym klasycznym modelu wkładka jest wyciągana, więc dla mnie to jest bardzo duży plus tego modelu, że tą wkładkę też ewentualnie, jeżeli zostanie w Waszym bucie nie tak jak u mnie, możecie sobie wyciągnąć i wyprać samą wkładkę. Natomiast no tutaj jest ten problem, że rzeczywiście trzeba tą wkładkę jeszcze dodatkowo czyścić, bo nawet przy praniu, przy takim zwykłym wypraniu w pralce ta wkładka nie do końca się doczyszcza, więc trzeba tam pojechać trochę też szczotą. Powiedziałam Wam takie najważniejsze kwestie według mnie dotyczące tych modeli. I teraz jak wypadają te buty w porównaniu? Dla mnie osobiście ten model jest fajniejszy i jest po prostu wygodniejszy i lepiej się sprawdza niż ten. Jest, podsumowując, lżejszy, łatwiej się czyści, można go nosić przy wyższych temperaturach z założeniem, że oczywiście chcecie te buty na przykład na wiosnę czy lato. Ten model ma tą przewagę, jeżeli chodzi o temperatury na miesiące właśnie chłodniejsze. Ale ja zdecydowanie jakoś czuję się w tych fajniej, tych praktycznie nie czuję na stopie, te troszeczkę są mniej wygodne według mnie, te się lepiej dopasowują do stopy, mają jak dla mnie lepiej dobrany rozmiar, są po prostu lepsze. Są po prostu lepsze, są bardziej komfortowe. Nie wiem, mam nadzieję, że powiedziałam Wam wszystko na temat tych dwóch modeli. Jeżeli jakieś kwestie pominęłam, które są dla Was istotne, może jakieś oczywiste, może o czymś zapomniałam, to oczywiście piszcie w komentarzach, ja będę odpowiadać najszybciej jak będę mogła. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Możecie też subskrybować Shoelove, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się następnym razem. Pa! Dzisiaj nie daję całusku, dzisiaj tylko macham butami. Pa!